Dzień dobry, książki serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w The Evil Within. I powiem wam, że się załamałem. Załamałem się, bo znalazłem w internecie filmik 5-godzinny na temat przejścia właśnie The Evil Within na poziomie Akuma. Akuma jest czwartym poziomem trudności, który odblokowuje się dopiero chyba po przejściu Nightmare. I jest ekstremalnie trudny. Polecam serdecznie zobaczyć, co ten koleś tam robi, bo gra bez przede wszystkim wszystkich tych nowych pukawek, które można zdobyć w grze, tylko całkowicie od jakby podstaw. No i robi to naprawdę dobrze, więc jest to pooglądać. Pseudonim tego gracza to Jigsaw kreska dolna killer. Jigsaw wpisane przez Z, więc tutaj jak wpiszecie po prostu The Evil Within, tam Akuma, to on to wtedy znajdzie. Dobra, mamy 14500. I się tak zastanawiam, czy ja przypadkiem już tego nie ulepszałem. Dobra, zobaczmy tutaj. 16000. Czy ja chcę poczekać i ulepszyć sobie to, czy może poulepszamy sobie coś innego? Pojemność magazynka na przykład, albo zapasy. Amunicja do Magnum. Nie wiem, czy to jest jakoś specjalnie bardzo potrzebne. Amunicja do snajperki, jeszcze dwie sztuki. Nie, potrzymamy sobie do 300 tysięcy i wtedy ulepszymy na 60%. Znaczy na 60%. Ok, wracamy. Gra ostatnio nas wyrzuciła, więc zobaczę tylko, ile mam tutaj sprzętu. Nie, granaty mi raczej może nie będą już potrzebne. Zmienimy sobie na... Szkoda, że ja mogę mieć tylko 4 sloty. Pięknie. Ile mam tych medykamentów? 4 sztuki, dobra. I mówię, poczekamy do 30 tysięcy i wtedy ulepszymy sobie nasze strzykawki na wyższy poziom. Ok, co możemy zrobić natomiast tutaj? Dostaliśmy się do tego zawalonego budynku i automatycznie nas przeteleportowało. Super. Punkt kontrolny przy okazji. Zaraz się spodziewam, że to lustro po prostu zostanie zniszczone, albo ta brama się opuści. Oj, ja to pamiętam. Boże drogi, to jest wredne strasznie. Dobra, bierzmy zapałki, bardzo się tu przydadzą. Może nawet ten ma obrzyna. Jak go sobie zabiję w ten sposób? Dlaczego nie mogę ciebie? A, bo on uruchomi drzwi. No to fajnie. Jeden nabój poszedł już w pizdu. Tak, bo on to musi uruchomić. No niestety, koleś był chroniony skryptem. To jest dobre pytanie, jak będzie to trzeba wykonać. Że tam jest, jak widzicie, cała masa kolesi. Może nawet strzelba będzie tutaj bardziej przydatna. Jeszcze sobie troszeczkę tutaj pooczyszczam. O, hello. Ja mam naprawdę jakieś rąbane problemy w tym odcinku. Dobra. No dobra, wiecie co? Postarajmy się może tego faktycznie poużywać. Dobra, jeden dead. Kolejny tutaj na pewno. Sporo tej amunicji zużyjemy. Granat wziąłem. Okej. Okay. Serio, wolę tutaj pozużywać troszeczkę amunicji więcej, ale na spokojnie mieć to wszystko z głowy. Okej,
Doskonale. Kto tam jeszcze został? Bardzo ładnie. Schodzą kolejni. Może się troszeczkę tutaj przygotuję na nich. Ale zapomniałem o tym. W zasadzie można to zrobić inaczej. Spalmy go. Spalmy go. Kurwa. Okej, okay. Tych dwóch jest właśnie najtrudniejszy z zabicia. Tamtego. No wykończymy granat. Ustawmy sobie jeszcze raz. Teraz niech się odpali. Czy to go zabiło? Jezu, strasznie nie lubię tego fragmentu. Okej. O, jak miło. Okej, czy ja mam jeszcze apteczkę? Nie, oczywiście. Dobra, użyjmy z nim tego. Podoba mi się jego działanie aktualnie. Zużyłem masakrycznie dużo naboi, niestety, na niego. Dobra, weźmy granat. Przydał się. Teraz z kolei strzelba i jej będziemy używać. Ja chyba kojarzę w ogóle, że na tym fragmencie ostatnio przestałem nagrywać. Tak, to był ten moment. Tutaj się po prostu tak irytowałem, że miałem serdecznie dosyć. Weźmy na film na górę jeszcze. Okej, okay, czy ty mi coś zostawiłeś może? Nie, poza tylko swoim cielskiem nic ciekawego. Zgarnijmy w takim razie od razu dodatkową amunicję. Okej. 5 sztuk to nie jest dużo. W sumie to chyba mogłem to wysadzić. Ale nie wiem, czy istniała jakaś bardziej bezpieczna kwestia walki z nimi w bezpieczniejszy sposób. Ponieważ mogłem wykorzystać też wybuchowe bełty na pewno. I zachować troszeczkę amunicji. Ale z drugiej strony amunicja do... Oh, hello. Amunicja do rewolweru jest najbardziej powszechna. Dlatego niekoniecznie chciałem to robić. Żeby tylko z niej korzystać, wiecie? Dobra, to będzie za chwilkę ciąg dalszy oczywiście naszej perpetii. Ale przy okazji jest tu więcej granatów. Cudownie, bo granaty się teraz przydadzą. A z drugiej strony te rury też mogą się przydać, wiecie, do walki z nimi. Weźmy więcej amunicji. Bo tu jeszcze będzie jedna horda. Niestety. Znaczy, dla was to pewnie niestety, bo wy macie upaw, jak ja się męczę, ale... ja osobiście nie uważam tego za jakoś mega przyjemne. Fajnie bym sobie chciał uzupełnić amunicję do... tego pistoletu, rewolweru, ciągle się mylę. Nie, z przyzwyczajenia. Większość gier posiada zdecydowanie pistolety jako takie podstawowe rodzaje oręża. Tutaj natomiast jest rewolwer. Dobra, hello. Kolejne zapałki, fantastycznie. No i jeszcze mamy do czynienia z tym. Nie wiem, czy najmądrzejszym pomysłem byłoby teraz niewykorzystanie
niezgrupowanie ich wszystkich. Gorzej, że oni mają po prostu broń palną. I to już wcale takie proste nie jest. No właśnie. Teraz tam się pojawi dwóch niemilców. Z karabinami oczywiście. To co? Ja mu tam wrzucę od razu w takim razie granat. Auć. Zapomniałem, że on wybucha. Podpal go. Bardzo ładnie. Nawet jeszcze nawet chyba zarobiłem na tej wymianie. Okej, znowu... Nasze pełty. Może teraz oślepiające. Tych troszeczkę poużywamy. I drabina się opuściła. Pięknie. Na górę w takim razie. O! No tak. Dobra. Uznaję, że i tak ładnie z nim poszło. O, czy ja chcę teraz użyć lekarstwa? Nie, jeszcze nie. Już teraz będziemy musieli agresywnie używać snajperki, z tego co kojarzę. Czy tu będzie checkpoint może? Bardzo by się przydał, uwierzcie mi. Aby całego tego sektora po prostu nie powtarzać jeszcze raz. Miejmy sobie na snajperkę. No, jak widzicie... Mnóstwo fantów tak naprawdę. Weźmy sobie zaraz tą amunicję. Całkiem nieźle. Mamy chyba zapasy nawet jeszcze tej amunicji, więc nie powinno być źle. Nie trafił mi nikt, to jest po prostu cud. Cud, moi drodzy. Bezbłędne przejście. Nie wierzę. Wow. Wow! Okej. Okay. Akceptuję takie rozwiązanie. Podobało mi się. O, dobra. W miejsce, które pokonało mnie ostatnio, dzisiaj przeszliśmy bez szwanku. Teraz pytanie, w którą stronę powinniśmy się udać? Czy w tą? Czy w tą? Spodziewam się, że tam i w dół. No to pójdziemy sobie w tę stronę. Ponieważ tutaj będą zapewne fanty. Prawda, gra? Na pewno widzę żel. 1000 żelu. Tam już raczej nic nie widzę. Okej. Okay. Dobra, zużyliśmy praktycznie całą amunicję do naszej snajperki, ale to nie jest problem. Z tego co kojarzę, chyba mieliśmy jeszcze jej troszeczkę w zapasie na... Może teraz poużywam sobie troszeczkę tego, wiecie. Mieliśmy jej... Po prostu w zapasie sporo. Tutaj tu jest amunicja do Magnum była. W składziku.
Dlatego jak tylko wrócimy do niego, to myślę, że sobie ulepszymy troszeczkę składzik. Tu jest chyba jakaś notatka, bo coś widzę. Kolejny fragment mapy. Pasjonujące są te mapy, naprawdę. Nie mam pojęcia, czemu one służą. Spróbujmy przerzucić sobie właśnie na bełty oślepiające. I jeszcze kawałeczek w tamtą stronę. Zobaczymy, czy coś się może chowa. Jeżeli nie ma nic, to super. Magnum prawdopodobnie będę oszczędzać. Nie wiem, zazwyczaj mam tak, że... te najlepsze bronie, typowe, takie jak właśnie Magnum czy coś, staram się zachowywać na sam koniec i efekt jest taki, że praktycznie nigdy ich nie użyję. Okej, tu jest fajne miejsce, bo można po pierwsze dwa razy walnąć i po drugie zdobyć kluczyk. Świetnie, mam jeden klucz. Jesteśmy w jakimś biurowcu aktualnie i powiem wam, że przydałoby się... Coś by się przydało. Mamy trzy. Przydałby się jeden albo nawet dwie sztuki medykamentów. To na 100%. Przeszukajmy sobie dokładnie te biurka. I słyszę muzykę bezpiecznego miejsca. Słyszę muzykę schronienia. Świetnie. Będziemy mogli sobie otworzyć kluczykiem, który znaleźliśmy, skrytkę. Myślę, że to nie jest głupi pomysł, żeby pójść zapisać, wiecie? Troszeczkę uzupełnić zapasy. A przy okazji... Tak nie do końca widzę, o co chodzi, bo tam jest zasłonięty. Pamiętnik Sebastiana. Minęło prawie 6 miesięcy od czasu pożaru. Z każdym tygodniem oddalam się od siebie z Majrą. Muszę się trzymać, ale tak łatwo jest po prostu utopić myśli w whisky. Dopóki nie wpływa to na moją pracę, to chyba moja prywatna sprawa. Udało mi się namówić Majrę do otwarcia się i porozmawiania o pożarze. Teraz martwię się jeszcze bardziej. Nie wiem, co jest gorsze. Fakt, że Majra popada w paranoję i traci zmysły, czy to, o czym mówi. Czy to możliwe, że pożar nie był zwykłym wypadkiem? Zwykle ufam jej przeczuciom, ale jeśli są słuszne, to niech Bóg zlituje się nad osobami lub osobami odpowiedzialnymi za te zbrodnie. Aha, dopiero teraz się ujawniła. Okej. Okay. Pójdziemy tam oczywiście. To śledztwo prywatne Majry na temat ich córki nie jest wyssane z palca, ponieważ cała druga część się wokół tego kręci właśnie. I że ten pożar wcale nie był przypadkiem. Wszystko było dokładniej z premedytacją zaplanowane. Dobra, wiecie co, pójdziemy... Najpierw sobie zapiszmy grę. Może tutaj. I miejmy nadzieję, że trafimy punkty. Ponieważ punkty pozwoliłyby mi ulepszyć zdrowie na maksa. Ile mamy teraz punktów? 20 tysięcy, prawda? Nie, 18. No to jakiś kurczę, 15 by trzeba było. 15 by trzeba było trafić, a coś takiego to raczej się nie trafi. Dobra, tu jak widzicie jest amunicja do karabinu. Weźmiemy ją sobie oczywiście. Ile tam jeszcze zostało? 3 sztuki. Przeładujmy. Myślę, że weźmiemy sobie całą. No, dziękuję bardzo. Teraz tak, tych mamy bardzo dużo, to też myślę, że możemy sobie zabrać. I czy tu są jeszcze jakieś sejfy do otwarcia? Nie, jest tylko jeden. Co mamy tutaj natomiast? Bełty elektryczne też sobie zgarniemy. Postarajmy się może otworzyć ten centralny. Kolejny bełt elektryczny. Nie chcę bełtu elektrycznego. Chciałbym coś innego trafić. Czy to pozwolę sobie wczytać grę? Akurat przydałoby mi się teraz coś innego. Na przykład amunicja do rewolweru. Oj, to by było bardziej przydatne. Ponieważ bełtów elektrycznych mamy tam mnóstwo. No i to jest akurat najgorsze, co moglibyśmy teraz aktualnie trafić. Jeszcze raz. Spokojnie. Kupię wam ten czas w dodatkowej części odcinka. Pewnie słyszycie chrapanie psa. Mega chrapanie psa. O Boże, bulldogi są nieprawdopodobne, jeżeli idzie o tego rodzaju zachowanie. Spróbujmy to otworzyć.
Bełt wybuchowy, to już jest lepszy wybór. I to 4 sztuki, fajnie. To akceptuję, ok. Bo bełty elektryczne no nie są mi akurat potrzebne jakoś specjalnie. Weźmiemy wszystkie sztuki, jakie mamy, ale powstrzymam się przed po prostu otwieraniem szafek z nimi, bo bez sensu. Bełt wybuchowy natomiast zawsze mile widziany. Ok, kolejny safe. I przenosimy się z powrotem. Mam nadzieję, że wam to chrapanie nie przeszkadza, ale nie będę wywalać psa specjalnie z takiego głupiego powodu, prawda? Położył się pod nogami, więc to jest pies. No. On nie zrozumie, że ja nagrywam, więc bardzo was proszę o wyrozumiałość i uzbrojenie się w ewentualną cierpliwość, jeżeli słyszycie po prostu chrapanko. To jest moja psina ukochana, więc na pewno nie będę go wywalać z jakiegoś błahego powodu. Ok, tu jest kolejna amunicja, świetnie, do karabinu snajperskiego. No i mamy jeszcze jeden automat. Pięknie, jeszcze raz. Jeszcze. Ło! O, to było bardzo wredne z twojej strony, gro. Za trzeci raz wyrzuciła mi. Wow! Czy wy widzieliście, jakie było małe w ogóle to już ten wskaźniczek? Czy w ogóle widzieliście to? Jakaś totalna masakra. Okej, okay, weźmy amunicję, zarówno do strzelby, jak i do tego, do rewolweru. Ok, już troszeczkę sobie... Widzicie? Dlatego używałem tego rewolweru, ponieważ on najprościej jest go uzupełnić. Teraz z kolei znowu połazimy sobie z kuszą. Kidman? Naprawdę? Kidman ma potrzebuje pomocy? Okej. Okay. Coś nowego. Zapałki, też wieczny nasz wieczny przyjaciel. Co tu jest z kolei? Oki wielki. 2000. Takiego wielkiego jeszcze nie widzieliśmy. Kolejny! O, to moi drodzy, może zdobędziemy te 30 tysięcy szybciej niż myślę. Okej, okay, opłaca się szperać. I dodatkowe zapałki. Fantastycznie. W drugiej części już chyba, nie wiem, zrezygnował on z zapałek, nie pamiętam dokładnie. Ale nie ma jej takich liczby. No, zdecydowanie Kidman jest. Teraz nie wiem, czy ja mam jej pomóc? Chyba nie będzie potrzebować za bardzo mojej pomocy. Nie ma żadnego jej wskaźnika zdrowia. O, fajnie. Nawet nie wiedziałem, że to pływa. Good for you. Oj, właśnie dlatego mówię, że ta gra jest wredna. Potrafi was zaskoczyć czymś, czego się totalnie nie spodziewacie tak nagle i nie możecie nawet zareagować. Tak samo jak było z tym Rubikiem. Rubik niestety też tak robił wrednie. Aha. Skrypt się po prostu za wolno włączył. No dobra, to pływa to piwinko. Czyż to w ogóle wygląda jak pies? Aha. Gorzej. No nie! Dobra. Fajnie by było jeszcze wyczaić moment, kiedy się otwiera, ponieważ to się opuszcza. Choć ja na miejscu Sebastiana skoczyłbym na tego vana, a następnie z vana na autobus i dał nura w momencie, gdy się otwiera. Wszystko idealnie by wyszło.
Zobaczmy, czy zdążę teraz. Okej, okay, pięknie. Dobra. Udało się. Teraz przeładujemy sobie broń. No i to coś już przepłynęło za mną, prawda? Bo się drzwi otworzyły. Cholerka. Dobra, ale cieszy mnie fakt, że doszedłem już dalej niż ostatnim razem. Musicie to docenić. Okej, okay, samunicja, fantastycznie. No i generalnie... Naprawdę? Naprawdę muszę ci pomagać, Kidman? Czy ja to właśnie dobrze zrobiłem? Tam jest w ogóle zabawna sytuacja, bo chyba będzie można go sobie zrzucić, żeby go zżarło. Okej. Tam gdzie to coś pływa. Dobra, płyniesz sobie tutaj. A popłyń sobie jeszcze gdzieś indziej. A mogę wyskoczyć przez barierkę, czy nie? Nie, nie mogę. Oczywiście, że nie. Dobra, chodź tu do mnie. On powinien mieć radar w dupie, więc... Super. Teraz postarajmy się go wykiwać. Przy takiej ilości zwłok, to on już powinien być mniej wybredny. Serio. O, miło z twojej strony. Płyniemy sobie tam? Zanim mnie zeżre. Nie, 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 no jak... Freddy, sukin kocie. Dobra, ciekawe, czy mi się uda w ogóle w tym momencie to przejść. Tylko tak. Prawdopodobnie nie zużyję teraz tych bełtów, żeby ratować Killman. Nie mam absolutnie ochoty na to. Zużyłem je? Nie, nie zużyłem ich. Fantastycznie. I bardzo dobrze. Kidman na to nie zasługuje. Jeszcze raz sobie płyniemy tutaj. Czy pójdziemy tutaj, bo jest amunicja. Kidman, hold on! Help! There's too many of them! Wiecie co, ja tego chyba sobie strącę. Aż trzy naboje na niego poszły, żeby nie niszczył mi tych podpór. Nie, fuck! Co ja robię? Dobra, jak jeszcze raz się zacznie hałasować, zrzucimy to ciało.
Dobra, mam nadzieję, że zdążę. Cudownie. Blisko było. Przełączymy się na strzelbę, ponieważ z niej mamy stosunkowo dużo. A ciekawe, czy dałoby radę zabić go za pomocą tych zwłok. Wiecie, na przykład spada i my strzelamy jeszcze w butlę. Okej, czy ja ich zaalarmowałem? Wow, ile ich tam jest. O. Wiecie co? Właśnie w takich miejscach przydaje się granat. Dobra. Tak nic nie poszło. O, tym młoteczkiem będzie. Okej, strzelba. I paszą wam. Nie spodziewałem się pułapki. Ale jak zwykle w tej grze nie ma rzeczy, których... Zobaczcie, ze światłem jest mniejsza widoczność niż bez światła. Natomiast ta gra zawsze zaskakuje. To niestety dość negatywnie. Pod kątem wrednoty. Żaden z tych przeciwników oczywiście nie wpadł samoczynnie na tą pułapkę. No dobrze, źle nie jest, jak znajdziemy jakąś tam... jakiś tam medykament. Ała! Fuck! Jeszcze te? Naprawdę? Serio? Wnyki w budynkach? Matko Boska, co mnie jeszcze tu spotka? Zeżarliby cię żywce. Super. No. Dobra, Kingman, wiesz co? Masz. Ty masz umiejętności, Kingman. Zatrudnij teraz. Ja nie lubię walczyć w takich ciasnych miejscach autentycznie. Czy ona je zabija naprawdę? Powiedzcie mi, że one nie wstaną. Wow, podziwiam, naprawdę. I zazdroszczę, bo wiesz, też bym tak chciał mieć. Nie wierzę. Ja to muszę po prostu tutaj palić, truchła, wszystko naraz robić, a ta... Za jednym razem sobie po prostu strzeli. Oj, oj, gorzej. O. Czy ty dałabyś radę go zabić? Cholera jest, teraz będzie problem z nim. Mieliśmy zapałki. Też mam mało zdrowia. Najrozsądniej będzie mu granat wrzucić. Trochę żal granatów, ale... dobra, użyjemy granat. Okej. Mam nadzieję, że to go uciszyło na amen. Teraz chciałem zobaczyć jeszcze, czy w tym miejscu coś ciekawego było. Mógłbyś to otworzyć? Nope. No i teraz się zastanawiam... Czy właśnie, czy nie uleczy się troszeczkę? Bo jednak trochę zdrowia nam ubyło, wiecie co, uleczę się. Może tych strzykawek już mamy mało, muszę je oszczędzać. Ja wiem, dlatego nie lubię tego poziomu, bo on jest strasznie wymagający pod kątem
Trudności wrogów. Jest tutaj po prostu strasznie, strasznie dużo. Najpierw zejdziemy sobie jeszcze tutaj na dół. Ewentualnie nie. Zobaczmy windę. Może coś w windzie będzie ciekawego. Poza może oczywiście kolejną pułapką. O! Bardzo miła niespodzianka. Kolejny kluczyk, fajnie. No i co, przerzucamy na... Myślę, że na harpuny. Dobra. Kidman, jak i ten drugi, Joseph, jest nieocenioną pomocą w tej grze. You were at the church? Yeah, Joseph and I. He's in bad shape, or at least he was when I last saw him. What about the boy from the hospital, Leslie? I found him in a cage. He freaked and ran, though. Okay. A tak przy okazji, moi drodzy, tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa.